Sebastian Górny, witam w programie Szybka Kawa, a dzisiaj z zaproszenia na kawę skorzystała Urszula Śliwińska, rzecznik prasowy Filharmonii. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Rozmawiać będziemy może nie o tej najwyższej kulturze, chociaż musical to także świetne przedsięwzięcie, tym bardziej, że to już piąty musical organizowany przez Filharmonię i to musical dla dzieci, z dziećmi. I jeszcze dla rodziców pewnie. I tak, i na samym wstępie już muszę się z tobą nie zgodzić, dlatego że nasze musicale są produkowane z niebywałym rozmachem poza dziećmi, które z roku na rok są, pokazują coraz większy talent i są coraz lepiej przygotowane. Mało tego, one po prostu wiedzą, po co przychodzą na te castingi. Oprócz nich na scenie występują również zawodowi muzycy. Po pierwsze Orkiestra Filharmonii Gorzowskiej, po drugie artyści związani z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy, którzy również razem z dziećmi występują na scenie. Znakomici kompozytorzy, z którymi współpracujemy, zawsze to są pierwsze topowe nazwiska, jeżeli chodzi o polskich współczesnych młodych kompozytorów. W tym roku Krzysztof Dobosiewicz, który naszej gorzowskiej publiczności dał się poznać m.in. z takiego familijnego koncertu Luna Park, który brawa na stojąco zbierał. Miałam już przyjemność podsłuchać muzykę, która będzie towarzyszyła tegorocznemu musicalowi i powiem szczerze, że będzie to naprawdę perełka. Zdecydowanie najbardziej wesoły, najbardziej kolorowy, najbardziej barwny musical z tych, które do tej pory realizowaliśmy. A przypomnę, pierwszy już w 2014 roku Królewna Śnieżka, teraz tak jak powiedziałeś, piąta już produkcja. Ale chyba inaczej być nie może, skoro główną bohaterką będzie Pipi Pączoszanka. No właśnie, więc sama... Dziewczynka tak, z warkoczykami. Dziewczynka z warkoczykami, więc sama Pipi, sam jej charakter, sam jej temperament już wymusza tą żywiołowość, która się na scenie pojawi, a będzie żywiołowo, będzie prawie 70 dzieciaków z Gorzowa i okolic. Właśnie porozmawiam chwilę o tym, bo to też tradycja, że to nie jest tak, że to jest jakiś zespół zawodowy, tylko zawsze to są dzieci z Gorzowa i okolic, które przechodzą casting. I w tym roku było tak podobnie. Jak ten casting wyglądał? Tak, w tym roku 15 i 16 września, jak zwykle dwa dni castingowe, na które zgłosiło się 125 dzieciaczków. Najmłodsza dziewczynka miała 8 lat, najstarsza 25. To jest trochę większa dziewczynka. Troszkę większa dziewczynka. Większość to właśnie są dziewczynki. Tak jak powiedziałam, dzieci, które przychodzą do nas przygotowane, które przychodzą zdeterminowane, które wiedzą, czego chcą. Bardzo dużo chętnych do tego, aby być odtwórcami tych głównych ról, czyli dzieciaki pewne siebie. No i stąd też wyniki castingu, bo mieliśmy pierwotnie, myśleliśmy o 40 wokalistach, tych wokalistów finalnie jest 45. Tancerzy miało być 20, jest 24 i to też po ciężkich przeprawach i po nieprzespanych nocach komisji, dlatego że była rekordowa liczba bardzo zdolnych dzieciaków, więc finalnie 69 osób z Gorzowa, z okolic. Plus ale główne postacie, główne role. Nie, tak? Z głównymi postaciami, ale muszę powiedzieć, że poza dziećmi z Gorzowa, z najbliższych okolic, ale też z Barlinka, z Kostrzyna, czy nie aż tak całkiem blisko, główną postacią, jedną z dziewczynek, która będzie grała Pipi, jest dziewczynka, która będzie aż z Chojny dojeżdżała, więc to też pokazuje niesamowitą determinację i, no i takie zaangażowanie tych dzieciaków. Co te dzieciaki musiały podczas tego castingu pokazać, bo pewnie coś musiały, tak? Tak, to w zależności od tego, jakie miały ambicje. Jeżeli chodzi o uczestnictwo w chórze bądź w zespole tanecznym, to tutaj odpowiednio albo musiały zaśpiewać piosenkę, albo przygotować jakiś układ choreograficzny. Natomiast ci, którzy pretendowali do twórców głównych ról, musieli przygotować fragment libretta. Przypomnę, że autorką libretta jest nasza jedna z pracownic Filharmonii Gorzowskiej, znakomita Małgorzata Szwajli, która jest też autorką książek dla dzieci wydawanych przez Filharmonię. Więc fragment tego libretta należało przygotować, a także piosenkę przed jurorami. No i tak jak powiedziałam, nie było łatwo wybrać zwycięzców tego castingu. No tak, ale casting to tak naprawdę pierwszy etap, tak? Liczy się to, co potem będzie na scenie, więc kiedy zaczynają się próby, no i kiedy będzie można zobaczyć już finalny produkt, czyli musical. No właściwie przed młodymi aktorami około 2 miesięcy bardzo intensywnej pracy, bo pierwsze próby rozpoczynają się już we wrześniu, w ostatnim tygodniu września, więc lada moment.
Pierwszy spektakl już 30 listopada, czyli takie już te nasze mikołajkowe spektakle, potem grudzień, no i chwila przerwy, po to, by potem w czerwcu w okolicach Dnia Dziecka znów dać serię koncertów. Bardzo wytężona praca, stąd wynikał między innymi ten nasz sugerowany wiek uczestników, czyli od 10 roku życia. Dzieciaki spotykają się raz w tygodniu, ale ćwiczą co po 2-3 godziny, więc myślę, że dla młodszych dzieci byłoby to zbyt dużym obciążeniem. Bardzo ciężka praca, praca pod okiem fachowców, pod okiem profesjonalnych choreografów, tancerzy, wokalistów, także bardzo wszechstronne. Myślę, że to będzie bardzo ważny element dla tych dzieci też, jeżeli chodzi o ich edukację muzyczną. No i teraz bilety jak zdobyć, bo to zawsze z tego, co wiem, to jest problem, tak? Że są wykupywane, można powiedzieć, jak świeże bułeczki schodzą. Mamy tą przyjemność, że właściwie głównymi reklamacjami, z jakimi spotykamy się w Filharmonii Gorzowskiej, jest fakt, że nie, brakuje już biletów na koncerty i rzeczywiście, jeżeli chodzi o musicale, to tutaj rekordy popularności biją i zainteresowanie. Rodzice, i dziadkowie, i wujkowie. Oczywiście, że tak. Ale to, co nas bardzo cieszy, bardzo duże zainteresowanie szkół, przedszkoli, grup zorganizowanych. Bilety są już w sprzedaży. Wobec tego serdecznie zachęcam. Wiem, że nie zostało ich już wiele. Wobec tego wszystkich z Państwa, którzy chcieliby zobaczyć przygody małej Pipi w wykonaniu naszej gorzowskiej dzieci i młodzieży, serdecznie zapraszam, żeby już dzisiaj odwiedzali stronę Filharmonii Gorzowskiej, orientowali się, czy na wybrane dni są jeszcze bilety i nabywali je jak najszybciej, bo tak jak powiedziałeś, rozchodzą się jak świeże bułeczki. Także na razie trzymamy kciuki za młodych artystów, żeby im tam wszystko dobrze szło. Choć czego się życzy? Połamania nóg. Tak? Chyba tak. No, to tylko tak symbolicznie oczywiście. No i czekamy na to, jak to będzie wyglądało, to gonienie Pipi, bo musical nosi tytuł Dogonić Pipi. Zgadza się. Także jeszcze raz zapraszamy do Filharmonii Gorzowskiej. Tak jak Ula mówiła, koniec listopada, wielka premiera. I miejmy nadzieję, że wszystko będzie tak jak do tej pory, czyli sukces. Jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę tylko, że gościem Urszulę Śliwińską, rzecznik prasowego Filharmonii Gorzowskiej.